na podstawie artykułu 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym otwieram pierwszą sesję Rady Miejskiej w Stepnicy. Witam serdecznie panią Justynę Wasyluk, zastępcę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy. Witam serdecznie burmistrza pana Andrzeja Wychanowskiego. Witam zastępcę burmistrza panią Stanisławę Rzymczyk. Witam skarbnika gminy panią Beatę Rogalską. Witam sekretarza gminy panią Mariolę Kwirin. Witam sołtysów wszystkich obecnych. Witam serdecznie wszystkich państwa. Czy pozwolicie, że teraz usiądę? To proszę. Dziękuję. W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji uczestniczy obecnie 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej w Stepnicy, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Proszę teraz panią Justynę Wasiluk, zastępcę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy o wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego i burmistrza. Bardzo proszę. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Przeczytam. Pan Andrzej Nowak. Gratuluję. Pani Aneta Myszyńska. Gratuluję. Pani Aurelia Kalkiewicz. Pani Krystyna Prosek. Dziękuję. Pani Teresa Miszkowska. Pan Mariusz Lust. Dziękuję. Pani Agnieszka Mokowska. Rafał Józef Strzelczek. Gratuluję. Pan Marek Królecz. Gratuluję. Pani Alicja Grażyna Hitler-Bartą. Aneta Magdalena Dąbrowska. Joanna Maria Wójka. Pan Ryszard Wypracowiecki. Gratuluję. Barbara Kierankowska. Dziękuję. Pani Anna Jana. Bardzo dziękuję. Przystąpimy teraz do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny, pan Mariusz Lust, odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru słowa ślubuję lub zwrot ślubuję tak mi do Pana Bóg. Czy są inne propozycje? Nie ma. Przystępujemy do roty ślubowania. Odczytuję rotę ślubowania. Bardzo proszę powstać. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Proszę pana Mariusza Justa o odczytanie według listy radnego.
Pani Aneta Dąbrowska. Ślubuję, tak mi dopomogło. Pani Aurelia Poreniak. Ślubuję. Pani Joanna Widokaj. Ślubuję, tak mi dopomogło. Ślubuję, tak mi dopomogło. Pani Barbara Kierzynkowska. Ślubuję, tak mi dopomogło. Pan Marek Klesz. Ślubuję, tak mi dopomogło. Pan Ryszard Ławicki. Ślubuję. Pani Aneta Meszyńska. Ślubuję. Pani Agnieszka Machowska. Ślubuję, tak mi dopomogło. Pani Teresa Mutkowska. Ślubuję. Pan Andrzej Nowak. Ślubuję. Pani Anna Potomska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Rafał Strzelczyk. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Krystyna Brzosek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. I przepraszam, pani Alicja Pitczak-Bartol. Ślubuję. Bardzo proszę. Przystępujemy obecnie do przyjęcia porządku obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. Pozwolicie, otrzymaliście Państwo, pozwolicie jednak, że to odczytam. Proponowany porządek obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 listopada 2014 roku. Punkt pierwszy rzymski. Partie inauguracyjne sesji Rady. Punkt drugi. Wręczenie radnym oraz burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. Punkt trzeci. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Punkt czwarty. Przyjęcie porządku obrad. Punkt piąty. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy. Podpunkt 1. Powołanie komisji skrutacyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. Podpunkt 2. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy. Podpunkt 3. Przeprowadzenie głosowania tajnego. Podpunkt 4. Ogłoszenie wyników głosowania oraz podjęcie uchwały. Punkt 6. Przyjęcie przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy obowiązku prowadzenia sesji. Punkt 7. Złożenie ślubowania przez burmistrza. Punkt 8. Wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy. Podpunkt 1. Zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy. Punkt 2. Przeprowadzenie głosowania tajnego. Podpunkt 3. Ogłoszenie wyników głosowania i podjęcie uchwały. Punkt 9. Powołanie członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Stepnicy oraz podjęcie uchwał. Podpunkt 1. Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. Podpunkt 2. Uchwała w sprawie powołania członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. Podpunkt 3. Uchwała w sprawie powołania członków Komisji do Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. Punkt 10. Wnioski i zapytania radnych. Punkt 11. Odpowiedź na wnioski i zapytania radnych. Punkt 12. Sprawy bieżące. Punkt 13. Zamknięcie obrad. I teraz kto z Państwa radnych chcę zabrać głos w sprawie przedstawionego przeze mnie porządku obrad. Nikt się nie zgłosił. Jeśli nie zgłoszono uwag, proszę o przegłosowanie przedstawionego porządku obrad. Pytam, kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tak więc punkty 1, 2 i 3 porządku obrad uważam za zrealizowane. Stwierdzam, że przedstawiony przeze mnie porządek obrad sesji został przyjęty. Następnym punktem obrad jest wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy, który składa się z następujących podpunktów zamieszczonych w porządku obrad. Pierwsze, powołanie komisji skrutacyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. Podpunkt drugi, zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy.
Punkt trzeci. Przeprowadzenie tajnego głosowania. Punkt czwarty. Ogłoszenie wyniku głosowania i podjęcie uchwały. Proponuję przystąpić do powołania trzyosobowej komisji skrutacyjnej, która będzie przeprowadzała wybory przewodniczącego Rady Miejskiej i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Przypominam, że osoby kandydujące na przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących nie mogą brać udziału, nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie co najmniej 3 radnych do pracy w komisji. Proponuję pani Krystynę Piasek. Proszę dalej. Markę. I bardzo proszę dalej. Pytam teraz. Dziękuję. Stwierdzam, że do komisji skrutacyjnej zgłoszono 3 radnych. Pytam zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji. Pan Ryszard, radny Ryszard Pławicki, czy wyraża zgodę w pracę w komisji? Nie. 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 Przepraszam, nie płaci stres, bo nie robię. Pani Krystyna Wrzosek, czy wyraża udział w braniu w komisji skrutacyjnej? Pan Marek, radny pan Marek Lesz, czy wyraża zgodę? Pani radna Anna Potomska, czy wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu komisji skrutacyjnej? Aby wszystkie osoby zgłoszone mogły brać udział w pracach komisji, należy podjąć uchwałę w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. Odczytam treść uchwały. Uchwała nr 1 łamane przez 14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej listopada, przepraszam. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy. Przypominam, że głosujemy poprzez podniesienie ręki. To jest za. Przypominam, że głosujemy. Kto jest za zgłoszonym składem komisji skrutacyjnej? Bardzo proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się i wybranie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. Stwierdzam, że Rada Miejska powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących Radzie w składzie. Anna Potomska, przewodnicząca. Marek Lesz, zastępca przewodniczącego. Pani Krystyna Wrzosek, członek. Następnym punktem obrad jest zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady oraz ewentualnie przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dlatego każdorazowo będę zwracała się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę.
Proszę o zgłaszanie kandydata na przewodniczącego rady. Proponuję pana Ryszarda Łąckiego. Pytam. No tak. Sprawdzić jako komisji uczelni kadencji w czasie poświęcenia. Czy radny pan Ryszard Ławicki wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego? Wyrażam zgodę. Radny w Steklicy. Dziękuję. Proszę o dalsze zgłaszanie. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy. Ogłaszam przerwę w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy. Przerwę. Ogłaszam, bardzo proszę. A tu ja. Ja tu cały czas na podgrządzie Proszę. Już, panie Barysiu, on już jest przewodniczący. Nie ma kandydatów. Nawet jeden za dłuższe i wystarczy. No bo tu się panie tam widzę, że słuchaj, jak pracuję w Radzie Kazowa. Jak widzę. No. Ale coś muszę powiedzieć. Tak, tak. Nie wiedziałem. Ja tak się tu kręcę, rzeczywiście tu kameruję. Nic lepiej nie upięcia. Sama raca do ciebie. Co tu u ciebie na razie? Sarabida. Głowa. No, dobra. Tak, 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 dobra. No, już się mogę uczyć, tak? Dziękuję bardzo. Dobrze.
Zanim poprosimy Państwa o opuszczenie sali tego głosowania tajnego, odczytam regulamin głosowania. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana przez Radę Komisja Skrutacyjna, która spośród siebie wybiera przewodniczącego. Przewodniczący komisji objaśnia sposób głosowania i przeprowadza głosowanie, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. W głosowaniu tajnym radni głosują na opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej kartach zawierających precyzyjnie postawione pytanie oraz rubryki z odpowiedziami za, przeciw, wstrzymuje się. Radny oddaje głos, wpisując znak X w kratce z wolnym miejscem przy wybranej odpowiedzi. Wpisanie przy wybranej odpowiedzi więcej niż jednego znaku X, braku znaku X, dopiski lub skreślenia na karcie do głosowania unieważniają głos. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu. Wyniki głosowania tajnego odnotowuje się w protokole Komisji Skrutacyjnej, który razem z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu sesji. Paragraf 42 punkt 1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta. No to wszystko. Chodzi głównie o sposób głosowania. Dziękuję. To poprosimy Państwa.